Elżbieta poprawiała się przed lustrem w nowej sukience błękitnej, delikatnie zdobionej koronką przy dekolcie i rękawach. Strój, który wybrała, nie był przypadkowy. Sukienka odzwierciedlała jej pragnienie powrotu do czasów, gdy wszystko między nią a Andrzejem było prostsze. Miała nadzieję, że może to spotkanie, ta kolacja na ich rocznicę, pozwoli im wrócić na właściwe tory. Patrzyła na swoje odbicie z mieszanką wątpliwości i nostalgii. Delikatny makijaż podkreślał jej oczy, a upięte włosy odsłaniały linię szyi. Czuła, że wygląda elegancko, chociaż miała świadomość, że nie jest już tą młodą dziewczyną sprzed lat. Lecz czy to naprawdę ma znaczenie? Przecież dla Andrzeja zawsze była piękna, a przynajmniej tak było na początku. Myślami wróciła do czasów, gdy razem z Andrzejem snuli plany o wspólnej przyszłości. Gdy jeszcze byli pełni marzeń, młodzi i zakochani, potrafili spędzać godziny na rozmowach. Andrzej był wtedy czuły, troskliwy i zawsze stawiał jej potrzeby na pierwszym miejscu. Z czasem jednak zaczęło się coś zmieniać. Nie była pewna, kiedy dokładnie to nastąpiło, może wtedy, gdy dostał awans i zaczął więcej czasu poświęcać pracy. A może wtedy, gdy coraz częściej wychodził z kolegami, zostawiając ją samotnie w domu? Elżbieta próbowała nie myśleć o przeszłości, ale wspomnienia nasuwały się same. Andrzej już nie patrzył na nią tak, jak kiedyś. Zamiast tego często rzucał kąśliwe uwagi, które coraz bardziej bolały. Zaczynało się niewinnie, czasem powiedział, że mogłaby bardziej dbać o siebie, innym razem krytykował jej ubrania lub fryzurę. Ostatnio jednak jego komentarze stały się bardziej złośliwe i otwarte, a Elżbieta czuła się coraz bardziej osaczona. Kiedyś powiedział, że może przydałaby się jakaś dieta i chociaż udawała, że go nie słyszy, jego słowa głęboko zapadły jej w pamięć. Mimo to postanowiła zrobić wszystko, by ta rocznica była wyjątkowa. Chciała przypomnieć sobie i Andrzejowi, że wciąż są dla siebie ważni. Podeszła do lustra po raz ostatni, wyprostowała ramiona i głęboko odechnęła. Przypomniała sobie, że mimo wszystko to ona jest panią tego wieczoru. Z tą myślą zeszła na dół, gdzie Andrzej czekał już przy drzwiach. Kiedy ją zobaczył, jego spojrzenie na moment zmieniło się, wydawało się, że przez sekundę patrzy na nią tak, jak kiedyś. Jednak po chwili jego wyraz twarzy stężał, a na usta wpłynął lekki grymas. Naprawdę? W tej sukience? Zapytał, unosząc brew. Sama staruszka, a ubrała sukienkę jak młoda dziewczyna. Elżbieta zamarła, czując, jakby nagle wylał na nią kubeł zimnej wody. Jego słowa przeszyły ją do żywego. Poczuła falę rozczarowania i gniewu, ale postanowiła się opanować. Zamiast odpowiedzieć, po prostu odwróciła się i wyszła, wiedząc, że czeka ich długa noc. Kolacja odbywała się w eleganckiej restauracji, do której zaprosili swoich przyjaciół. Elżbieta nie przepadała za wielkimi zgromadzeniami, ale tego wieczoru zgodziła się na spotkanie w szerszym gronie, mając nadzieję, że może obecność znajomych złagodzi napięcie między nią a Andrzejem. Przyjechali trochę wcześniej, aby przywitać gości, a Elżbieta skupiła się na tym, by wyglądać spokojnie i ciepło. Kiedy pierwsze osoby zaczęły przybywać, Andrzej natychmiast stał się duszą towarzystwa. Rozmawiał z każdym, żartował, opowiadał anegdoty, był w swoim żywiole. Elżbieta patrzyła na niego z odrobiną smutku, przypominając sobie, że kiedyś to ona była centrum jego uwagi. Dziś miała wrażenie, że jest jedynie dodatkiem do jego życia. Atmosfera była miła, ale w powietrzu unosiło się coś, co sprawiało, że Elżbieta czuła się nieswojo. Andrzej z minuty na minutę stawał się coraz bardziej złośliwy, nie tylko wobec niej, ale i wobec innych. Każdy komentarz miał w sobie nutę ironii, a każdy żart zdawał się kryć w sobie odrobinę prawdy. W pewnym momencie, gdy jeden z gości komplementował Elżbietę, Andrzej odparł. No tak, staruszka jeszcze potrafi się ubrać, chociaż te czasy młodości to już dawno za nami, prawda, kochanie? Słowa te wywołały nerwowy śmiech wśród gości, a Elżbieta poczuła, jak coś w niej pęka. Zacisnęła dłonie pod stołem, starając się opanować. Nie chciała robić sceny, ale jego zachowanie przekraczało granice. Andrzej, zachęcony reakcją gości, zaczął snuć kolejne historie z ich życia, każdą okraszając ironicznymi komentarzami. Za każdym razem, gdy ktoś zwracał na nią uwagę, on rzucał żart lub drobną kpinę, które stopniowo budowały w niej narastający gniew. W końcu, gdy Andrzej ponownie nawiązał do jej wieku, mówiąc, że przypomina mu nieco jego babcię, gdy ta jeszcze próbowała się stroić, Elżbieta poczuła, że już dłużej tego nie wytrzyma.
Oparła dłonie na stole, uniosła się i spojrzała na Andrzeja z taką determinacją, jakiej dawno u niej nie widziano. Wszyscy zamilkli, a spojrzenia skupiły się na niej. Może i staruszka, ale przynajmniej nie jestem mężczyzną, który musi poniżać innych, żeby samemu poczuć się lepiej, powiedziała spokojnym, ale stanowczym głosem. Andrzej spojrzał na nią zszokowany, nie spodziewając się takiej odpowiedzi. W sali zapadła cisza, a po chwili rozległ się śmiech jednego z gości. Śmiech, który zaraz podchwyciły kolejne osoby, aż w końcu cały stół wybuchł śmiechem. Elżbieta, widząc, jak Andrzej czerwienieje ze wstydu, poczuła, że po raz pierwszy od dawna odzyskała coś, co straciła wiele lat temu, szacunek do samej siebie. Bez słowa wzięła torebkę i wstała od stołu, zostawiając Andrzeja samemu sobie. Wychodząc z restauracji, poczuła przypływ siły i ulgi. Wiedziała, że tego wieczoru podjęła decyzję, która na zawsze zmieni jej życie. Elżbieta wracała samotnie do domu. Przez całą drogę czuła na sobie spojrzenia przechodniów, ale tym razem była to dla niej ulga, jakby mogła się od nich odizolować i skupić tylko na własnych myślach. Wiedziała, że podjęła decyzję, która nieodwracalnie wpłynie na jej życie. Wiedziała, że ten wieczór wyznaczył kres jej małżeństwa, choć do tej pory unikała tej myśli, teraz czuła się gotowa, by stawić jej czoła. Dotarła do domu, gdzie panowała głucha cisza. Wcześniej w tych samych ścianach była wspólnota, ciepło ślad po dawnych czasach, gdy życie z Andrzejem było pełne nadziei i radości. Weszła do sypialni, gdzie wciąż leżały zdjęcia ich z początków małżeństwa. Byli na nich młodzi, szczęśliwi, zakochani. Elżbieta wpatrywała się w te zdjęcia z nostalgią, próbując zrozumieć, kiedy nastąpiła ta drastyczna zmiana. W myślach wróciła do dni, gdy Andrzej był innym człowiekiem ciepłym, wyrozumiałym, człowiekiem, który potrafił rozśmieszyć ją jednym spojrzeniem. Ich początkowa miłość była niczym z bajki. Spędzali godziny, ciesząc się wspólnymi chwilami, a przyszłość rysowała się przed nimi w jasnych barwach. Andrzej nie mógł znieść rozłąki i zabiegał o jej czas i uwagę, stawiając ją zawsze na pierwszym miejscu. Wierzyła, że tak będzie już zawsze. Jednak życie nie jest bajką, a zmiany zachodziły powoli, niemal niepostrzeżenie. Zaczęło się od drobnych uwag, które mogłaś ignorować, ale które na dłuższą metę zostawiały coraz głębsze rysy na ich relacji. Gdy dostał awans, z jednej strony była z niego dumna, a z drugiej dostrzegła, jak sukces zaczął go zmieniać. Zaczął spędzać więcej czasu w pracy, coraz rzadziej bywał w domu. Jego ambicje stopniowo wypierały wspólne chwile, a jego przywiązanie do niej zdawało się maleć. Z początku myślała, że to tylko chwilowy kryzys. Próbowała podtrzymać ich relacje na różnych sposobach, organizując wspólne wyjazdy, długie kolacje w domu, rozmowy, które miały przywrócić dawne uczucie. Andrzej jednak odpowiadał jej coraz bardziej ośle, nie wykazując zainteresowania wspólnymi planami. W pewnym momencie całkowicie przestała próbować. Stał się nie tyle jej partnerem, co kimś, kto jedynie przebywał obok. Tamtej nocy, samotnie leżąc w ich wspólnej sypialni, czuła, że musi podjąć ostateczną decyzję. Wcześniej bała się odejścia, myślała, że jest za późno, że nie znajdzie już siły na nowy start. Teraz jednak czuła coś, czego nie czuła od dawna, nadzieję na to, że może zacząć od nowa, wolna od jego ciągłych krytycznych uwag. Następnego ranka Andrzej wrócił do domu, wyraźnie podenerwowany i zirytowany. Elżbieta, siedząc przy kuchennym stole, usłyszała dźwięk otwieranych drzwi. Wiedziała, że ich rozmowa będzie nieunikniona. Czuła, że nie ma już nic do stracenia i że musi mu powiedzieć prawdę, którą nosiła w sobie od dawna. Elżbieta! Rzucił, ledwie wszedł do kuchni. Myślałem, że mamy jakieś zasady. Jak mogłaś tak mnie upokorzyć przed znajomymi? Jego ton był pełen gniewu. Elżbieta spojrzała na niego spokojnie, jakby już dawno przewidziała tę chwilę. Upokorzyć? Andrzeju, upokorzyłam cię? Zapytała, unosząc brew. Od miesięcy, ba od lat, robisz to samo wobec mnie. Cały czas szydzisz, wytykasz mi moje niedoskonałości. Myślisz, że to zabawne? Andrzej przez chwilę zamilkł, zaskoczony jej śmiałością. Widać było, że nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Przesadzasz, burknął w końcu, nie patrząc jej w oczy. Trochę żartów, nic więcej. To ty zawsze jesteś taka przewrażliwiona. Przewrażliwiona? Elżbieta wstała, wyraźnie zirytowana.
Szydziłeś ze mnie, gdy się starałam, by ten wieczór wyglądał dobrze. Ciebie nie obchodziło, że przygotowałam wszystko, że chciałam, byśmy spędzili ten czas razem, jak dawniej. Wszystko, co miałeś do powiedzenia, to jakieś uszczypliwe komentarze i kpiny. Przestań dramatyzować, odpowiedział zniecierpliwiony. Każdy ma swoje gorsze chwile. Gorsze chwile? Andrzeju, to już nie są gorsze chwile. To nasze życie. Codziennie mnie krytykujesz. Jestem dla ciebie nikim więcej niż starą babą, jak sam to powiedziałeś. Nie możesz sobie wyobrazić, jak to boli. Andrzej zaczął chodzić nerwowo po kuchni, a jego wyraz twarzy zdradzał mieszankę irytacji i niepokoju. Może po raz pierwszy naprawdę dostrzegł, że jego zachowanie doprowadziło do czegoś poważnego. W jego głowie pojawiła się świadomość, że Elżbieta jest bliska podjęcia decyzji, która mogłaby zniszczyć ich małżeństwo. Mimo wszystko, nadal nie potrafił zrozumieć swojej winy, a jego duma nie pozwalała mu przyznać się do błędu. Nie będę cię więcej wysłuchiwał. To, co robisz, to po prostu dramatyzowanie. Mam dość twoich narzekań, powiedział, podnosząc głos. Elżbieta poczuła, że nie ma już siły. Jego niechęć do zrozumienia jej uczuć była dla niej jak kolejne ostrze w sercu. Przez lata dawała z siebie wszystko, by ratować to małżeństwo, ale teraz wiedziała, że nie warto. Czuła się wypalona, a resztki jej cierpliwości zostały wyczerpane. Masz rację, Andrzeju, powiedziała cicho. Nie będę już dramatyzować ani narzekać. Chcę, żebyś wiedział, że to był ostatni wieczór, kiedy byłam twoją żoną. Odchodzę. Andrzej zamarł, patrząc na nią z niedowierzaniem. Nie sądził, że naprawdę ma na myśli rozstanie. Jego duma sprawiła, że przez lata ignorował jej uczucia, ale teraz dostrzegł, że w jej oczach nie ma już ani grama nadziei. Nie wygłupiaj się. Jego ton złagodniał, jakby po raz pierwszy chciał przeprosić. Nie wygłupiam się, odpowiedziała stanowczo. Przez lata próbowałam, ale nigdy nie doceniłeś tego, co mieliśmy. Ośmieszałeś mnie, upokarzałeś. A ja nie chcę żyć tak ani dnia dłużej. Elżbieta odwróciła się na pięcie i wyszła z kuchni, zostawiając Andrzeja samemu sobie. Była pewna swojego wyboru, wiedziała, że dla niej jest już za późno na powrót. Teraz liczył się tylko nowy rozdział jej życia. Elżbieta spędziła kilka kolejnych dni w zupełnym milczeniu, zamknięta w swoich myślach. Każdego ranka Andrzej próbował podejmować z nią rozmowę, zachowując się, jakby nic się nie stało, ale ona pozostała nieugięta. W środku czuła, jakby dokonała się w niej głęboka zmiana. To, co dawniej wydawało się niemożliwe, teraz stało się jej oczywistością, chciała odejść. Przeglądała stare dokumenty, przypominając sobie chwilę, gdy z Andrzejem byli młodzi i pełni marzeń o wspólnej przyszłości. Gdy kupili swoje mieszkanie, wyobrażali sobie, że będzie to ich azyl, miejsce, w którym będą budować życie i rodzinę. Niestety, zamiast oazy spokoju, ich mieszkanie stało się przestrzenią pełną zimnych spojrzeń i kłótni. Wspomnienia, które dawniej przynosiły jej ciepło, teraz wywoływały gorycz i smutek. Siedząc przy stole z kubkiem herbaty, Elżbieta przypomniała sobie ich pierwsze dni jako małżeństwa. Andrzej był wówczas czuły, troszczył się o każdy szczegół ich życia. Gdy miała gorszy dzień, potrafił rozśmieszyć ją jednym zdaniem, a gdy coś ją martwiło, zawsze słuchał. Przez długie lata wierzyła, że tak będzie już zawsze, że Andrzej będzie jej towarzyszem na dobre i złe. Tymczasem zmiany zachodziły powoli, ale nieubłaganie. Z każdym awansem, z każdą pochwałą, jaką otrzymywał w pracy, jego charakter stawał się bardziej wyrachowany i oschły. Kiedyś potrafił być wzorem empatii, teraz stał się kimś zupełnie innym. Przez cały ten czas próbowała ratować ich małżeństwo. Zmieniała siebie, swoje zachowanie, swoje nawyki, by dostosować się do jego oczekiwań. Wierzyła, że jeśli zrobi wystarczająco dużo, Andrzej w końcu wróci do tego, kim był. Jednak każda jej próba kończyła się coraz głębszym rozczarowaniem. Tamtego wieczoru, gdy Andrzej upokorzył ją przed przyjaciółmi, Elżbieta poczuła, że osiągnęła swoje granice. Jego słowa sama staruszka, a ubrała sukienkę jak młoda dziewczyna, brzmiały w jej uszach jak echo. Po raz pierwszy zrozumiała, że Andrzej nie tylko ją rozczarował, ale także zniszczył jej pewność siebie. Przez lata była nieustannie krytykowana i ośmieszana, co sprawiło, że jej poczucie własnej wartości zupełnie się załamało. Przerwała swoje rozmyślania, gdy poczuła wibrację telefonu.
Spojrzała na ekran, to była wiadomość od starej przyjaciółki, Hanki, której nie widziała od lat. Hanka, energiczna i pełna życia, zawsze była jej bliska, ale ich drogi rozeszły się z czasem. Elżbieta nie miała pojęcia, jak Hanka dowiedziała się o tym, co się dzieje, ale wiadomość była krótka i pełna wsparcia, gdybyś potrzebowała rozmowy, jestem tutaj. Elżbieta odłożyła telefon, zaskoczona, jak bardzo ta wiadomość wywołała w niej potrzebę rozmowy. Może właśnie tego potrzebowała? Kogoś, kto zrozumie, kto jej wysłucha i pomoże spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy. Następnego dnia Elżbieta postanowiła zadzwonić do Hanki. Ich rozmowa zaczęła się niezobowiązująco, wymieniały się wspomnieniami i anegdotami z dawnych lat, które przypominały Elżbiecie, jakim człowiekiem była przed laty, zanim Andrzej zaczął niszczyć jej pewność siebie. Po kilku minutach Hanka wprost zapytała. Elka, co się stało? Czuję, że coś jest nie tak. Elżbieta zawahała się, ale coś w jej głosie sprawiło, że poczuła potrzebę szczerego wyznania. Opowiedziała o tym, co dzieje się między nią a Andrzejem, o jego zmianach, o tym, jak przez lata stawał się coraz bardziej krytyczny, aż w końcu zaczął ją otwarcie upokarzać. Myślę, że to koniec, zakończyła, z trudem wymate słowa. Nie wytrzymam dłużej jego drwin i poniżania. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza, a Hanka westchnęła głęboko. Elka, słyszę to w twoim głosie, jesteś wykończona, powiedziała łagodnie. Jeśli czujesz, że musisz odejść, to odejdź. Masz prawo do szczęścia, masz prawo zacząć od nowa. Elżbieta słuchała słów przyjaciółki i czuła, jakby kamień spadł jej z serca. Była to jedna z niewielu osób, która rozumiała ją bez zbędnych słów, która potrafiła dostrzec jej prawdziwe potrzeby. Rozmawiały jeszcze długo, a Hanka zaproponowała, by spotkały się i porozmawiały na żywo, jeśli Elżbieta poczuje się gotowa. Kilka godzin później Elżbieta poczuła, że musi to zrobić. Od lat nie miała prawdziwego wsparcia, nie miała nikogo, kto by jej wysłuchał. Wzięła głęboki oddech i zdecydowała, że spędzi najbliższy weekend u Hanki. Nie powiedziała Andrzejowi o swoich planach, nie czuła już potrzeby informowania go o swoich decyzjach. Pakując torbę, spojrzała na swoją część szafy. Uświadomiła sobie, że od lat nie kupiła niczego, co wyrażałoby jej własne upodobania. Andrzej zawsze miał coś do powiedzenia na temat jej wyborów, zawsze sugerował, co powinna nosić. To był kolejny aspekt jej życia, który podporządkowała jego opiniom. Przez lata podświadomie starała się unikać jego krytyki, nosząc to, co on uważał za stosowne. Z torbą spakowaną, Elżbieta zamknęła drzwi mieszkania i wyszła, czując, że choć to tylko weekendowy wyjazd, ma ogromne znaczenie. Jechała w stronę wolności symbolicznie, ale i dosłownie. Gdy dotarła do Hanki, została przywitana uściskiem i ciepłym uśmiechem, a cały ciężar emocjonalny, który nosiła od lat, zaczął znikać. Przez cały weekend spędziły czas na rozmowach i spacerach. Hanka była cierpliwa i empatyczna, słuchała, nie przerywając, pozwalała Elżbiecie wyrazić całą frustrację, ból i rozczarowanie. Gdy Elżbieta mówiła o latach upokorzeń, które musiała znosić, poczuła, jak uwalnia się od tego bólu, wypowiadając na głos to, co dotąd tłumiła w sobie. Każda kolejna rozmowa była dla niej oczyszczająca, jakby po raz pierwszy od lat mogła oddychać pełną piersią. Pod koniec weekendu Hanka podjęła temat, który Elżbieta przez lata próbowała unikać. Elka, a może nadszedł czas, żebyś pomyślała o rozwodzie? Wiem, że to brzmi brutalnie, ale nie możesz wiecznie żyć z kimś, kto cię niszczy. Słowa Hanki były jak zimny prysznic, ale Elżbieta wiedziała, że przyjaciółka ma rację. Czuła, że to, co było kiedyś miłością, teraz przypomina jedynie ból i poczucie winy. Przez lata trzymała się małżeństwa, ale w tej chwili była gotowa przyznać przed samą sobą, że to już koniec. Gdy wróciła do domu, w głowie miała jedną myśl, musi zakończyć ten rozdział, zanim zatraci się zupełnie. Była gotowa zrobić pierwszy krok ku nowemu życiu, życiu wolnemu od ciągłego poniżania i krytyki. Powrót do domu po weekendzie u Hanki był dla Elżbiety niczym powrót do innego świata. Czuła się, jakby przeżyła symboliczne oczyszczenie, wracając do samej siebie, do kobiety, która miała własne potrzeby, marzenia i aspiracje. Ten czas z przyjaciółką przypomniał jej, jak ważne jest, by otaczać się ludźmi, którzy wspierają, a nie ranią. Kiedy weszła do mieszkania, zastała Andrzeja siedzącego w fotelu, z gazetą w ręku. Nie podniósł nawet wzroku, gdy usłyszał klucz w zamku. Był tak pochłonięty lekturą,
że jej obecność wydawała się dla niego zupełnie nieważna. Elżbieta westchnęła, czując narastający ciężar w sercu. Miała ochotę od razu wyłożyć mu wszystkie swoje uczucia, wykrzyczeć, co czuje, ale wiedziała, że nie będzie to łatwe. Przez lata nauczyła się, że Andrzej traktuje jej emocje jak coś nieistotnego, jak dziecinne grymasy, które trzeba ignorować. Byłaś gdzieś? Rzucił w końcu bez zainteresowania, przeglądając dalej stronę z wiadomościami finansowymi. Tak, byłam u Hanki, odpowiedziała spokojnie, starając się kontrolować emocje. Miałam ochotę pobyć trochę z kimś, kto mnie rozumie. Zaskoczyła go tym ostatnim zdaniem, które zabrzmiało jak subtelna prowokacja. Podniósł wzrok, jego spojrzenie było chłodne i pełne irytacji. Rozumie? Zapytał z nutą kpiny. Coś ci się nie podoba w tym, że siedzę w domu i dbam o wasze finanse? To jedno zdanie było jak iskra, która rozpaliła gniew skrywany głęboko w Elżbiecie od lat. Patrzyła na niego, czując, jakby stała przed obcym człowiekiem, mężczyzną, który w jej oczach stracił jakąkolwiek empatię. Andrzeju, dbać o finanse nie oznacza ignorowania drugiej osoby, odpowiedziała, podnosząc głos. Od lat przestałeś traktować mnie jak partnerkę. Czuję się jak duch w naszym domu. Andrzej wzruszył ramionami, wracając do gazety. Znowu zaczynasz? Rzucił z niechęcią. Zawsze musisz wszystko wyolbrzymiać. Pracuję dla nas, poświęcam się, a ty wciąż tylko narzekasz. Elżbieta nie wytrzymała. Była to ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. Wiedziała, że więcej nie zdoła znieść jego lekceważenia. Nie rozumiesz, prawda? Powiedziała ostro, stając przed nim. Przestałam już oczekiwać, że w ogóle mnie zrozumiesz. Przez lata próbowałam, dawałam z siebie wszystko, a ty mnie niszczyłeś. Upokarzałeś mnie, ignorowałeś. Ale już dłużej nie będę tego znosić. Andrzej odłożył gazetę, jakby po raz pierwszy naprawdę ją usłyszał. W jego oczach pojawił się cień zaskoczenia, może nawet strachu, ale zaraz potem wróciła obojętność. Co niby zamierzasz zrobić? Zapytał chłodno. Elżbieta uśmiechnęła się z goryczą, czując, jak opuszczają ją ostatnie resztki lęku. Była gotowa na ten krok, gotowa, by w końcu odzyskać swoje życie. Odchodzę, Andrzeju. Przemyślałam to i wiem, że nie ma już między nami miłości. To koniec. Wieczór, który nastąpił po tej rozmowie, był dla Elżbiety pełen emocji. Z jednej strony czuła ulgę, że wreszcie powiedziała Andrzejowi prawdę, ale z drugiej bała się, co przyniesie przyszłość. Wiedziała, że jej decyzja nie będzie łatwa do realizacji, zwłaszcza, że po tylu latach wspólnego życia ich losy były mocno splecione. Miała wiele do przemyślenia i do zrobienia, zanim będzie mogła naprawdę odejść. Przez kolejne dni starała się unikać Andrzeja. W domu panowała dziwna cisza, której oboje nie łamali. Andrzej chodził po domu jak duch, a Elżbieta unikała rozmowy, nie chcąc wracać do tego, co powiedziała mu tamtego dnia. Była zdeterminowana, by odejść, ale nie chciała odchodzić w atmosferze konfliktu. Pragnęła spokoju dla siebie i dla niego. Pewnego dnia zdecydowała się odwiedzić prawnika, by omówić sprawy związane z rozwodem. Była to dla niej trudna decyzja, ale czuła, że musi to zrobić, aby wreszcie odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Kancelaria, do której trafiła, była cicha i profesjonalna, a jej adwokat okazał się człowiekiem zrozumiałym i pełnym wsparcia. Rozumiem, że to trudna sytuacja, powiedział spokojnie, przeglądając dokumenty, które przyniosła. Proszę jednak pamiętać, że ma pani pełne prawo do podjęcia tej decyzji. Państwa małżeństwo to partnerstwo, a partnerstwa nie można zbudować na poniżaniu i braku szacunku. Słowa adwokata były dla Elżbiety niczym balsam na zranioną duszę. Poczuła, że ma prawo walczyć o swoje szczęście, że jej uczucia są ważne i godne szacunku. Rozmowa z adwokatem dodała jej odwagi i utwierdziła ją w przekonaniu, że rozstanie z Andrzejem jest jedynym słusznym wyjściem. Gdy wróciła do domu, Andrzej czekał na nią w kuchni. Jego twarz była nieczytelna, a w jego spojrzeniu krył się dziwny wyraz, jakby zrozumiał, że tym razem sytuacja jest poważna. Widząc, że Elżbieta weszła do domu, odłożył filiżankę kawy i podszedł do niej. Rozmawiałaś z prawnikiem? Zapytał cicho, niemal szeptem. Elżbieta przytaknęła, czując, że teraz wszystko zostało postawione na jedną kartę. Tak, Andrzeju. Podjęłam decyzję, odchodzę.
Wydawało się, że Andrzej chciał coś powiedzieć, że w jego spojrzeniu pojawił się cień żalu, może nawet wahania, ale w końcu wzruszył ramionami. Rób, co chcesz, odpowiedział z chłodną obojętnością, która była dla Elżbiety jeszcze bardziej bolesna niż złość czy gniew. Była to ostateczna forma lekceważenia, która potwierdziła, że ich małżeństwo naprawdę się skończyło. Elżbieta udała się do sypialni i zaczęła pakować swoje rzeczy. Każdy przedmiot, który wkładała do walizki, był jak symbol zakończenia pewnego etapu życia. Wspólne zdjęcia, pamiątki z podróży, prezenty, które kiedyś miały dla niej ogromne znaczenie, teraz były jedynie bolesnymi wspomnieniami. Gdy zamknęła walizkę, poczuła jednocześnie ulgę i smutek. Wiedziała, że opuszcza miejsce, które kiedyś było jej domem, ale które teraz stało się więzieniem. Zanim wyszła, zatrzymała się na chwilę w salonie i spojrzała na Andrzeja, siedzącego na kanapie z twarzą schowaną w dłoniach. Pierwsze dni po wyprowadzce były dla Elżbiety jak spacer po linie, balansowała między poczuciem wolności a strachem przed nieznanym. Wynajęła małe mieszkanie w spokojnej okolicy, z dala od hałasu i zgiełku. Było to miejsce skromne, ale przytulne, z widokiem na park. Mimo że nie miała jeszcze czasu, by urządzić je po swojemu, poczuła, że to przestrzeń, gdzie wreszcie może być sobą. Poranki były najtrudniejsze. Budziła się, nie mogąc uwierzyć, że naprawdę odeszła od Andrzeja. Pamięć o ich wspólnym życiu, o wzlotach i upadkach, ciążyła jej, jakby część niej wciąż nie potrafiła zaakceptować nowej rzeczywistości. Przez lata przywykła do bycia jego żoną, a teraz każdy dzień uświadamiał jej, jak bardzo podporządkowała się jego oczekiwaniom. Postanowiła jednak, że wykorzysta ten czas, aby na nowo odnaleźć samą siebie. Każdego dnia próbowała robić coś dla siebie, czy to spacer po parku, czy krótka rozmowa z Hanką, która była dla niej nieocenionym wsparciem. Powoli zaczynała odkrywać małe przyjemności, które dotąd ignorowała lub których sobie odmawiała, bo Andrzej nie pochwalał takich niepoważnych zajęć. W jednej z rozmów telefonicznych Hanka zasugerowała, aby Elżbieta spróbowała zapisać się na zajęcia jogi, co początkowo wydawało się jej absurdalnym pomysłem. Nigdy wcześniej nie próbowała jogi, ale postanowiła zaryzykować. Na pierwsze zajęcia przyszła z mieszanką niepokoju i ciekawości, nie wiedząc, czego się spodziewać. Zajęcia odbywały się w niewielkim, ale przytulnym studiu. Instruktorka, młoda kobieta o łagodnym głosie i spokojnym uśmiechu, zaprosiła ją do grupy z serdecznością, której Elżbieta dawno nie doświadczyła. Podczas ćwiczeń poczuła, jak napięcie opuszcza jej ciało, jakby z każdym oddechem wyzwalała się z emocji, które ją gnębiły. Skupiając się na oddechu, miała okazję zajrzeć głębiej w siebie, dostrzec, jak bardzo przez lata zaniedbała własne potrzeby. Po zajęciach czuła się, jakby odnalazła część siebie, którą zgubiła dawno temu. To było pierwsze z wielu odkryć, jakie miała zrobić na swojej drodze do nowego życia. Kolejne tygodnie przyniosły Elżbiecie nowe wyzwania i doświadczenia. Próbowała poukładać swoje sprawy formalne, kontaktując się z prawnikiem w sprawie rozwodu. Choć emocjonalnie była gotowa na zakończenie związku, każdy dokument, każde spotkanie przypominało jej o przeszłości, której nie mogła tak po prostu wymazać. Andrzej unikał kontaktu, jakby nie chciał rozmawiać o niczym, co dotyczyło podziału majątku czy formalności. Elżbieta czuła, że jego obojętność jest jedynie tarczą, za którą ukrywał swoje emocje. Wiedziała, że choć byli teraz na różnych ścieżkach, to dla niego również nie była to łatwa sytuacja. Ale zrozumiała też, że ich relacja nie miała już szans na odbudowę. W międzyczasie zaczęła coraz częściej spotykać się z Hanką, która zachęcała ją, by otworzyła się na nowe możliwości. Razem odwiedzały galerie sztuki, uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych, a pewnego dnia Hanka zaprosiła Elżbietę do kawiarni na spotkanie z grupą jej znajomych. To było pierwsze większe spotkanie towarzyskie, na jakie Elżbieta zdecydowała się od lat. Początkowo czuła się niepewnie, nie wiedziała, czy będzie potrafiła odnaleźć się wśród nieznanych sobie ludzi. Jednak z czasem zaczęła się otwierać. Rozmowy toczyły się wokół różnych tematów książek, filmów, aktualnych wydarzeń. Nikt jej nie oceniał, nie próbował krytykować. Wszyscy słuchali jej z uwagą, jakby jej opinie naprawdę miały znaczenie. Elżbieta czuła się, jakby odzyskała głos, który przez lata był tłumiony. Kiedy wróciła tego wieczoru do domu, poczuła nagły przypływ radości i spokoju. Zrozumiała, że ma przed sobą życie pełne możliwości, że może na nowo odkrywać świat i siebie, bez obaw przed czyjąś krytyką. Wieczorem usiadła przy oknie,
patrząc na rozświetlone latarnie w parku i poczuła się wdzięczna za ten moment wolności, za możliwość odkrycia własnej siły i niezależności. Elżbieta odkrywała powoli, jak wygląda życie na własnych zasadach. Przestawała być kobietą podporządkowaną, która przez lata dostosowywała się do wymagań męża. Teraz była wolna, choć ta wolność wiązała się także z niepewnością. Wcześniej jej świat był zaplanowany, stabilny lub raczej ograniczony. Teraz każdy dzień stanowił wyzwanie i zapowiedź czegoś nowego. Czasami czuła przytłoczenie, jakby dopiero teraz w pełni zdawała sobie sprawę z tego, co tak naprawdę przeszła. W chwilach samotności wspominała, jak wiele razy starała się dostosować, licząc, że Andrzej w końcu zobaczy jej starania. Lecz teraz, gdy nie musiała już żyć pod jego krytycznym spojrzeniem, zaczynała rozumieć, jak wiele straciła przez lata, a właściwie, ile pozwoliła sobie odebrać. W pracy jej sytuacja również się zmieniała. Elżbieta zaczęła podejmować inicjatywy, zgłaszać pomysły i udzielać się podczas spotkań. Od dawna miała w sobie wiele kreatywności, którą dotąd tłumiła, myśląc, że jej zdanie nie jest wystarczająco istotne. Koledzy z pracy zaczęli zauważać jej zaangażowanie i szybko docenili nowe pomysły, które przynosiła. Poczuła, jak jej pewność siebie rośnie, była to zupełnie inna Elżbieta niż ta, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej unikała zabierania głosu w obawie przed krytyką. W pewien poniedziałkowy poranek jej przełożony, pan Kowalczyk, zaprosił ją na rozmowę do swojego biura. Elżbieta była zaskoczona i odrobinę zdenerwowana, nie miała pojęcia, czego może dotyczyć to spotkanie. Elżbieto, zaczął Kowalczyk, uśmiechając się łagodnie, zauważyłem ostatnio twoje zaangażowanie i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Twoje pomysły wniosły nową energię do naszego zespołu i myślę, że warto, abyś mogła wykazać się jeszcze bardziej. Chciałbym, abyś objęła stanowisko koordynatorki projektu, który zaczynamy w przyszłym miesiącu. Te słowa były dla Elżbiety jak powiew świeżego powietrza. Od lat pracowała na stanowisku, które choć było stabilne, nie dawało jej możliwości rozwoju. Teraz miała szansę na coś więcej, na realizację własnych pomysłów i inicjatyw. Jestem zaszczycona, pani Kowalczyk odpowiedziała z entuzjazmem, czując, że to dopiero początek jej nowej drogi. Dostała propozycję, której nie odrzuciłaby za nic w świecie. Wychodząc z biura przełożonego, poczuła dumę i spełnienie. Był to dla niej dowód na to, że jej życie naprawdę zmierza ku lepszemu. Elżbieta z każdym dniem czuła, jak wraca do niej energia, której tak długo brakowało. Rozwód z Andrzejem formalnie nie został jeszcze zakończony, ale emocjonalnie była gotowa, by zamknąć ten rozdział swojego życia. Zyskała nową perspektywę na przeszłość i nie bała się już myśleć o przyszłości. Pewnego wieczoru Hanka zaprosiła ją do swojego domu na kolację. Spotkanie miało mieć charakter kameralny, a wśród zaproszonych znalazło się kilka osób, z którymi Elżbieta zdążyła już nawiązać kontakt podczas poprzednich spotkań. Hanka znała ją jak nikt inny, więc zadbała o to, by otoczyć ją ludźmi pełnymi optymizmu i otwartości. Podczas kolacji rozmowy toczyły się wokół różnych tematów, od podróży po nowe zainteresowania i plany na przyszłość. Elżbieta czuła, że jest na swoim miejscu, że może swobodnie rozmawiać i dzielić się swoimi myślami. W pewnym momencie, gdy temat rozmowy skręcił w stronę relacji i małżeństw, jedna z kobiet, Kasia, spojrzała na Elżbietę z uśmiechem. Elu, opowiedz coś o sobie. Ostatnio wydajesz się taka szczęśliwa, tak pełna energii. Co się zmieniło? Elżbieta przez chwilę milczała, zastanawiając się, jak wiele chce ujawnić. W końcu jednak zdecydowała się mówić. Myślę, że po prostu zrozumiałam, że nikt nie ma prawa odbierać nam szczęścia i szacunku do samej siebie, zaczęła, patrząc na swoich nowych przyjaciół. Przez wiele lat żyłam w cieniu, pozwalałam, by ktoś, kto kiedyś był dla mnie wszystkim, stopniowo odbierał mi moją wartość. Teraz wiem, że nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa nas niszczyć. Hanka słuchała jej z dumą, wiedząc, jak daleko zaszła Elżbieta. Gdy Elżbieta zakończyła swoją opowieść, przy stole zapadła cisza, wszyscy patrzyli na nią z podziwem i wsparciem. Dla niej była to symboliczna chwila, moment, w którym mogła odciąć się od przeszłości i przyjąć to, co przyniesie przyszłość. Pod koniec wieczoru, gdy wszyscy zaczęli się żegnać, Hanka podeszła do Elżbiety i objęła ją mocno. Jesteś niesamowita, wiesz? Powiedziała z uśmiechem. I zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Te słowa były dla Elżbiety potwierdzeniem, że dokonała właściwego wyboru. Teraz była gotowa na każdy nowy krok.
wyszła z domu Hanki, czując, że zaczyna w pełni akceptować to, kim się stała. Była wolna, niezależna i gotowa na przyszłość, którą miała tworzyć na własnych warunkach.